Konstanty Wasyliew, kwestia, ten mecz wybitnie Wam się nie udał, choć moim zdaniem ten wynik jest nieco za wysoki, no ale Lechia dzisiaj strzela 3 gole, wygrywa po raz 4 z rzędu z Wami, no i tracicie fotel lidera. No nie wiem, czy nie udał nam ten mecz, zdecydowała tylko troszeczkę większe doświadczenie zespołu z Gdańska i indywidualne umiejętności. My mieli takie same okazje dla strzelenia bramki i ich nie wykorzystali. I no i tak to w piwki zdarza. I no co, idziemy do domu, nie ma co płakać, już myślimy o Łęcznej. Mieliście swoje sytuacje i przystanie 0-0 i przystanie 1-0, żeby ten mecz odwrócić i żeby ten mecz zupełnie inaczej się potoczył. Chyba ta skuteczność to jest coś, nad czym najbardziej trzeba potrenować przed tym meczem z Górnikiem. No prawdopodobnie cię 0 z przodu to na pewno skuteczność trzeba dbać. Tak? Spróbujmy to poprawić, no i mam nadzieję, że nam to się uda. Tracicie fotel lidera, ale plus jest taki, że już wszystkie mecze z tymi drużynami z góry tabeli macie ze sobą. Teraz one będą musiały potracić w meczach ze sobą punkty, a wy z nieco słabszymi rywalami. To jest jakiś plus dla was? No nie wiem, czy jest to plus, czy jest minus. Nie ma bardzo dużej różnicy, kto na której pozycji teraz jest. Tak jeszcze 9 meczów mamy. Trzeba jak najwięcej punktów zbrać, czy tam już będziemy walczyli o coś, to zdecyduje już to 30. kolejka i zobaczymy, jakie wyniki po tym będzie. Z czego wynika to, że akurat z Lechią tak ciężko wam się gra, bo jednak no, widać w tym sezonie, że z innymi zespołami radzicie sobie dużo łatwiej. No nie no, z czego? Z tego, że Lechia jest dobrym zespołem i oni też w czołówki tabel cały czas i mają doświadczony zespół bardzo. Duże umiejętności indywidualne i to tak jest. No, nie bym powiedział, że oba spotkania my byli słabszym zespołem, ale zdecydowali to, jak mówię, doświadczenie i umiejętności. 2 razy przegrali, to trzeba z tego prawidłowe wnioski zbrać i iść do przodu. Z perspektywy trybun tak to wyglądało, że trochę dziwnie piłka chodziła. Czy to było spowodowane zbrożoną murawą, bo tak czasami wam odskakiwała, tak jak chyba normalnie by nie odskoczyła? Nie no, trzeba powiedzieć i pogratulować to Gdańsku na 12 lutego, to naprawdę w fantastycznym stanie jest boisko, to co porównać rok temu na przykład tu było i tak to się troszeczkę wpływa i tak ta zima, wszystko wiadomo i niektóry brak techniczny był z powodu piłki, niektóry był może coś innego.